Duże dzieci. Duże dzieci, to nie igraszka. Duże dzieci, nie kaczka dziwaczka. Duże dzieci, nie świat polityki. Nie dla dzieci fałszywe wierszyki. Witam Państwa. Dziękuję bardzo za to ciepłe powitanie w imieniu Kasi, tutaj obok mnie siedzącej. W imieniu kompletu dzieci, które są już gotowe do akcji. I oczywiście w swoim imieniu. Dziękuję. Zanim przystąpimy do działań, chciałbym wyjaśnić, że moja kreacja dzisiejsza nosi nazwę Tęsknota za wiosną. Ale oczywiście na razie się nie spełni, chociaż może w trakcie programu Wiosna przyjdzie na chwilę. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że w tym nowym sezonie mamy już pewne nowości. Nie jakoś rewolucyjnie zmieniające kształt programu, ale dodające mu smaku. Pierwszą taką nowością jest zestaw podpowiedzi dotyczących tematu. Ponieważ zawsze dzieci lubiły zgadywać i podglądać nasze notatki, to teraz ułatwimy im to przy pomocy przedszkolaków, oczywiście z naszej paki, które będą występować w czymś, co nosi tytuł Zagadka, o czym będzie gadka. Pierwsza część zagadki. Zagadka, o czym będzie gadka? Nasza sąsiadka myśli, że natychmiast powinno się go zamknąć. Mojego kolegę to już dwa razy tam widowali. Zagadka, o czym będzie gadka? Kto się domyśla, jaki jest temat, ale proszę nie krzyczeć nazwy, tylko podnieść rękę. Jeśli się nikt nie domyśla, czekamy, bo są dalsze podpowiedzi. Ale może pierwsza literka? Proszę bardzo. Sąsiadka? To jest pierwsza literka, strasznie długa. To ty. No więc zapamiętaliśmy to, co powiedziałeś, ale to nie jest tak w dziesiątkę trafione. Przedszkolaki, prosimy o drugą podpowiedź. Chodzę tam z rodzicami w niedzielę, a babcia to nawet chodzi codziennie. A babcia to niczego tam super nie widzi. Zagadka, o czym będzie gadka? Uwaga, dyscyplina obowiązuje. Podniosło się więcej rąk. Podaję pierwszą literkę. Może Beniamin? Pierwsza literka K. Na razie K od Beniamina. Kolega Krzyś? Pierwsza literka. No dobra, Beniamin, o czym myślałeś? Kościół. Ja też tak. Ja też tak. Czyli ta trójka babcię do kościoła wysłała? Kto ma inny pomysł? Ola? Sy. No dobrze. I czyli o czym myślisz, o jakim słowie? Sklep. Okej, okay, Ola mówi sklep. Uwaga, pamiętamy te wszystkie strzały. Trzecia i ostatnia podpowiedź przedszkolaków. Tata lubi tam chodzić, bo są ładne hostesy. Mama to tam najbardziej lubi promocje. Zagadka, o czym będzie gadka? No sprawa jest chyba prosta. Wydaje mi się, że odpadł kościół, bo... Tak. Proszę, Alu. Supermarket. No oczywiście, brawo. Brawo. Proszę, żeby inni się nie martwili, bo wiem, że też mieliście trafne na końcu strzały. A ci, którzy mówili wcześniej, że sklep, byli bardzo blisko. Także w sumie macie wynik dobry. Słuchajcie, pozostało oczywiście bez zmiany to, że zapraszamy gości, którzy obserwują program, słuchają i potem ich nagle prezentujemy wszystkim. Już są, już słuchają nas. Telewidzowie zapewne widzą gości, a wy jeszcze nie. No więc dobrze, skoro supermarket, to takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę.
część mówiła sklep, potem się okazało, że supermarket. Właśnie czym się różni supermarket od sklepu takiego zwykłego? Jaćka? Supermarket różni się od sklepu tym, że na przykład sklep jest, powiedzmy, może być mały, a supermarket jest ogromny. Aha. I czasami też bywa, że to są takie sieci handlowe rozłożone po różnych, po całej Polsce. Czyli na pewno rozmiarem się różni, tak? Tak. Nie ma malutkich supermarketów? Nie. Nie ma. Kto ma inne jeszcze spostrzeżenie na ten temat? Może Jakub? Nazwą. A słuchajcie, dlaczego bardzo często zdarza się tak, że kiedy człowiek wychodzi z hipermarketu na przykład, to boli go głowa? Maciek? Tak czasami się zdarza, że hipermarkety hipnotyzują. Wytłumacz nam to. Po prostu ludzie wchodzą do tego hipermarketu, patrzą, jakie fajne rzeczy, a kiedy dzieci takie małe są, patrzą w wystawę takich cukierków dobrych, to raz widziałam, że lizały szyby. No, Maciek, wydaje mi się, że zdemaskowałeś bardzo podłą działalność hipermarketu, że hipnotyzują dziecko i ono potem... A teraz chciałbym, żebyście zajęły stanowisko wobec kwestii, która jest wciąż dyskutowana i to naprawdę nawet w rządzie naszym, w parlamencie. Jak myślicie, czy te wszystkie supermarkety i wielkie takie centra handlowe powinny być czynne w niedzielę i święta, czy nie? Benjamin? Na przykład może zabraknie czegoś na przykład do stołu, jakiś... Krzeseł na przykład. No krzeseł to bez przesady. Aha. Na przykład łososia kurczaka. To można zawsze do marketu sobie skiknąć, albo do hipermarketu zawsze można sobie skiknąć, kupić i zawsze podać do stołu. Ty skikasz? Bardzo słusznie. To... No nie skikam, ale można zawsze pójść albo pojechać. O, nie, ale można i skiknąć. Dlaczego nie? Ja skikam. Nie można, to krzyk. Ja uważam, że masz rację, Benjamin, i w ogóle brak łososia to jest tragedia po prostu. No. Ale słuchajcie, ale dlaczego właściwie ludzie... Ale poczekaj, bo ja bym chciał wiedzieć teraz, kto jest zdania, że trzeba zamknąć supermarkety w niedzielę i dlaczego? Maciek, jesteś za tym, żeby zamknąć, tak? Nie. Wytłumacz. To grzech. Jak to grzech? Po prostu. Moja pani od religii mówiła, że większość dzieci nie powinna chodzić do supermarketu, sklepów itp., bo to jest grzech, bo powinno się wszystko kupić w sobotę, żeby w niedzielę odpoczywać. A poza tym jeszcze niektórzy jeszcze tak sądzą, że hipermarket stał się takim drugim kościołem. A to są jacyś dlaczego? Ludzie. Dlaczego tak ci ludzie sądzą? Bo nie chodzą wtedy w ogóle do kościoła i w ten czas, którzy powinni pójść do kościoła, chodzą po hipermarketach i tam tylko patrzą na te wszystkie produkty i kupują. A ty myślisz, że nie można tego połączyć, cięższe. Maciek? No pójść do kościoła, ja pójść do kościoła, a potem do supermarketu, nie da się? Nie, bo to i tak grzech. A i tak grzech, czyli właściwie... W niedzielę. W niedzielę. Tak. Ale na przykład święto państwowe? Też nie. Też grzech? Państwowe. Bo to jest tak samo święto, jak tak święto przed Matki Boskiej. Więc na przykład 1 maja, robotnicze święto, pójdziesz do supermarketu, to jest grzech. No nie. Nie? No to Maciek, no to musimy się zdecydować. A dlaczego w to święto akurat nie? Bo to nie jest takie pierwszej wagi. Jakiś taki ważny dla narodu polskiego. A niedziela? No to jest... Ważne, bo to ważne. Bóg... Bo dla to... narodu, tak, oczywiście. Tak. Proszę bardzo, Jakub teraz. Ty jesteś za czy przeciwko świątecznym przeciwko. Zakupom? Wytłumacz, proszę, dlaczego. No bo powinno się już wszystko mieć. A tak w ogóle każdy chce sobie z rodziną spędzić święto. A nie można w sklepie? No nie, bo raczej... W wędlinach się nie spędza świąt. Dlaczego? Ja znam takie rodziny, które właśnie spędzają święta w wędlinach. Może lubią. W domu. Ja nie wchodzę.
obłożone. A ja nie, bo nie widziałem jeszcze kogoś, kto wchodzi do lodówki i macza się w wędlinę. Nie, on odwrotnie, wyciąga z lodówki, stawia i ma cały stół wędlin i świętuje. Mogę opowiedzieć kawał? Chyba tak. Ale na temat jaki? Bardziej wakacji. No dobra. Jak będzie dobry, to ci zaliczymy. Jedna pchła mówi do drugiej. Gdzie byłaś na wakacjach? Na Krecie. Okej, okay, ale umawiamy się, że następny dowcip za jakiś czas, nie od razu, dobra? Słuchajcie, niedziela, wiadomo, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale teraz jest jeszcze jedno zjawisko szczególnie widoczne w dzisiejszych czasach, mianowicie reklama. Czy waszym zdaniem reklamy, właśnie również w supermarketach, czy one tym kupującym manipulują, czy mu tylko pomagają w podjęciu decyzji, co ma kupić? Manipulują. Kto powiedział? Ola. Ja. A wytłumaczysz nam? To powiedz coś więcej o tym. Więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, co to znaczy. Dlaczego nie możesz? Bo nie wiem, co to znaczy. Brawo za to. Rozmawialiśmy o manipulacji, tak? Reklamą. Czy waszym rodzicom przytrafiła się taka przygoda? Byli rozczarowani produktem, który kupili? Maciek? Nie, to się zdarzyło mojemu wujkowi. Opowiedz. Kupił sobie golarkę. No i tam za 15 zł. Taką manualną wersję. No i tam pisało w reklamie: przyciskaj ile wlezie, to wtedy się ogolisz. Maciek, no bardzo i... się twarz zmieniła. Ale niech no i wtedy Maciek tak do końca. Mocno, mocno i tak aż do krwi było. No i on nie ma ubezpieczenia. No i musiał za własne pieniądze jeszcze musiał wykupywać tam w szpitalu, żeby mu to zrobili. No i on, że tam pracował w pracy, gdzie musiał często mówić, a to do pracy nie poszedł, no i jeszcze musiał płacić do pracy, że go nie było, żeby go nie zwolnili. No i jeszcze się okazało potem, że reklamacji nie przyjmują. To jest bardzo ciekawa historia. Proszę cię, Maciek, żebyś pozdrowił wujka od nas. Nie, nie ma już go. A co się stało? Może zostawmy już tę sprawę, dobrze? A było napisane przyciskać z całej siły, tak? Dobra, zmieniamy temat. Nie ma go w Polsce. Nie ma go w Polsce. Kamień serca mi. To możemy wrócić do tego. A dokąd on się wybrał? Nie wiem, gdzieś tam, gdzie jest zimno. Ale tam, z powodu gdzie można brodę nosić, tak? Rozumiem. No to jeszcze Jakuba spytamy. Poczekaj, Olu, bo Jakub tutaj się zgłosił. Ja mam kawał o pracowniku. Ale bardziej na temat niż ten tak, poprzedni? Tak, już bardzo. No to spróbujmy. Jest duża kolejka do sklepu i taki pan się przepycha. Nie może, wypychają go na koniec. Później próbuje jeszcze raz. Nie udało mu się znowu. Mam was gdzieś. Sklepu dzisiaj nie otwieram. No ładnie, brawo. Mam teraz propozycję, żeby zapowiedzieć nasz stały punkt programu. Zobaczymy, co przedszkolaki myślą o supermarkecie, tylko myślę, kto by to zapowiedział. Może Ola i Jakub chórem. Chcecie we dwójkę zapowiedzieć? Może tak. Być. No to tylko, żeby to był ładny i równy chór, dobrze? Ja powiem 3, 4, a wy zapowiecie, okej? Okay? Uwaga, uwaga, 3, 4. Przedszkolaki z naszej paki. Na przykład jak się chce kupić coś takiego, jakieś
krzesło dla dziecka małego, to wtedy tam się kupi, albo żaluzje. Można też kupić dywan, to jest supermarket. Rodzice powiedzieli, że ja zostanę w promocji brata. Ochrona jest po to, żeby jak ktoś by chciał coś ukraść, to ochrona go obroni. Ochrona w supermarkecie jest po to, żeby ludzie nie wyżerali z półek. W supermarkecie najbardziej mi się podobają hostessy. Hostessa to jest takie zwierzątko, które jest takiego innego rodzaju i ktoś takie zwierzątko wymyślił, bo ktoś pierwszy raz je zauważył i to był pierwszy człowiek, który zauważył to dziwne zwierzątko. Hostessy to są takie dziewczyny, co można kupić w sklepie. Hostessa to jest taki pan, który robi na przykład te hostessy. Promocja to na przykład w bardzo drogim sklepie się zniżają ceny cały czas, bo nikt nie chce tego kupować, bo za drogie. Gratis to jest taki stary samochód, który ledwo jeździ. Ja to najbardziej lubię promocje w kosmetykach, bo mam to po mamie. Muszę powiedzieć, że jest zadziwiająca zgodność w wielu sprawach u przedszkolaków i u was. No a teraz zobaczymy, co sądzą o tej naszej dyskusji goście. Dwie panie, które za chwileczkę tutaj zobaczymy. Zapraszam do nas. Supermarket, supermarket, tu w niedzielę drzwi też są otwarte. I obsługa uśmiechnięta, da się cieszy, że pracować może święta. Mnie się bardzo jedna rzecz podobała. Poczekaj, chwileczkę, muszę was zapowiedzieć, żeby nie było, że jesteśmy tak nieeleganccy. Jako pierwsza od razu wyrwała się do tablicy Beata Sadowska, a obok Agnieszka Szulim, panie znane z ekranów telewizorów. I trochę dlatego poprosiliśmy was, bo występując przed kamerami, musicie się zawsze przygotować. Potrzebne są kosmetyki, stroje, odpowiednia fryzura, czyli to wymaga zakupów, chodzenia po marketach, więc stąd nasze zaproszenie. A teraz proszę, o czym było na początku? Mi się najbardziej podobało, że świąt nie można spędzać w wędlinach, co najwyżej w łososiu. I że hipermarket na tyle hipnotyzuje, że można kupić tę maszynkę, co to trzeba do końca docisnąć, żeby się ogolić. Albo a propos tej maszynki, mój dziadek kupił podobną maszynkę, żeby golić swojego psa. Jest... I też dociskał do końca? To była elektryczna maszynka, ale z promocji z supermarketu pies nie wyglądał najlepiej po goleniu. A powiedzcie, czy macie wprawy? Uważacie siebie za osoby, które dadzą sobie radę z różnymi pułapkami supermarketowymi, czy dajecie się na różne złapać chwyty? Ja to przede wszystkim nie daję sobie rady z wielkością supermarketów i hipermarketów, bo tam jest tyle korytarzy, że przy moim braku orientacji się gubię i starając się kupić mleko, ląduję w warzywach albo w wędlinach właśnie, także to nie dla mnie. Wolę te małe osiedlowe sklepiki. Jest takie urządzenie, GPS się nazywa. Myślę, że mógłby mi się przydać. Ale z supermarketem mam piękną historię, nie moją, ale mojej koleżanki, która jeszcze była mała w czasach, kiedy u nas nie było za dużo zabawek i rodzice ją zabrali za granicę, bo ona miała tylko taką rękawiczkę z guzikami, to były oczy, nos i ona cały czas do tej rękawiczki rozmawiała i rodzice już się bali, że coś nie tak jest. Z nią zabrali ją za granicę do dużego supermarketu, gdzie był gigantyczny sklep z zabawkami i powiedzieli, no to teraz wybierz, co chcesz. I ona zemdlała. No oczywiście, to był szok dla mnie. Wy też tego nie pamiętacie. Ja z kolei na własne oczy widziałem panią z małej miejscowości w Polsce, która wylądowała w londyńskim dużym takim super, ale takiej średniej klasy, tyle że wielki, spożywczy. Ona weszła na środek, zobaczyła, ile tu jest serów i różnych innych rzeczy i zaczęła strasznie płakać. Z radości. Ta, nie bardzo, ona była załamana. Co Maciek? Bo ja mam takie coś, bo mój tata ma kuzyna i ten kuzyn ma brata.
To ten kuzyn ma takie kilka koleżanek. No i te kilka koleżanek mają takie córki. No i one... No i one chciały ten... Pojechały do Paryża. No i tam były te wszystkie hipermarkety. No i sobie pokupiły takie korale i itp. No to potem byli na takiej dyskotece. No i dokumenty im ukradli. Ukradły. Te córki ukradły dokumenty? Tak. No to one potem patrzą, nie mają tych dokumentów, to idą tam do tej ambasady. A to potem się okazuje, że potrzebują dużo pieniędzy, to się zatrudniły w hipermarkecie, no i tam dorabiały. Jak znowu nazbierały, to je kiedy spały w namiocie, to znowu im ukradli dokumenty. Maciek. No, ale to ja nie kłamię. Maciek. No to wtedy one znowu dorabiały w tym samym hipermarkecie. No to kiedy już miały to stopem, tak samo jak przyjechały do Paryża, powiedziały, że chcą do Polski. A ten zrozumiał, że do Chorwacji. No to pojechał... Maciek. Ale to pojechał wtedy do tej Chorwacji. No i tam też w hipermarkecie takim dorabiały. No i wtedy temu samemu dały ten pieniądze za to. No i jeszcze dały pieniądze, żeby nie zawiózł do Polski. No dopiero wtedy wróciły. Do hipermarketu w Polsce, tak? Nie. Maciek, a ty... Jeszcze mam dowcip. Nie. A teraz słucham, czy macie pytania do naszych pań zaproszonych. Ola. A czy wie pani, ile razy już pani była w telewizji? Liczyłaś? Nie mam pojęcia. Nie jesteście przygotowane. Kompletnie to trzeba liczyć. To już nawet GPS nie pomoże. Kalkulator jeszcze kupię. Miały panie w ogóle jakieś fajne przygody w jakichś sklepach albo u siebie w telewizji, w swojej pracy? Ja miałam kiedyś przygodę pod sklepem, jak byłam taka w twoim wieku i mama mnie zostawiła pod sklepem na chwilę. Poszła po coś i ja w takim białego malucha mieliśmy. Dużo wtedy było maluchów, taki samochód był malutki. I nagle wraca jakaś pani z taką belą materiału i wsiada do tego samochodu i taka zaskoczona mówi: dziecko, co ty robisz w moim samochodzie? No więc ja jeszcze bardziej przerażona, bo ja byłam taką ciapą straszną, jak byłam mała, prawie w płacz, po czym pani się rozgląda i mówi: a przepraszam, to nie mój samochód, mój stoi gdzie indziej. I to jest taka przygoda, która mnie utkwiła mocno w pamięci. Masz pytanie? Ja chciałam się zapytać, w jakich pani programach występują, bo ja gdzieś panie kojarzę, tylko... A wstajesz rano? Jak rano wstajesz? No jak muszę iść do szkoły. Ach, to wtedy nie oglądasz telewizora, jak idziesz do szkoły. Na przykład w sobotę. Na przykład w sobotę. A ja mam taki pomysł, pana, przepraszam. Pracuje. A może ktokolwiek z was kojarzy, w jakim programie pracuje pani Agnieszka i pani Beata? Spróbuj, Krzysiek. Dzień dobry, TVN? No... Ale krop jest dobry, telewizja śniadaniowa, bardzo dobry. Prawie. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? No wiem! A co? Śniadanie z dwójką? Pytanie na śniadanie, właśnie prawie dobrze. Proszę pani. Tak. A wie panie co, jakoś skąd panie znam z telewizji, ale ciągle nie mogę sobie przypomnieć skąd. Zawsze jak kogoś widzę w telewizji albo na żywo, to czasami się tak zdarza, że kogoś poznaję. Ale takiego kogoś nie z rodziny, nie krewnego, takiego obcego, którego ja już kiedyś widziałam gdzieś i ja się ciągle zastanawiam, gdzie ja go widziałam. Wiesz, Ola, bo teraz tyle ludzi pracuje w telewizji, że to naprawdę już się można pogubić. Chyba ja ci się wcale nie dziwię. A ja nawet się gubię z jakimiś panami. Często jakiś panów rozpoznaję i panie. To dobry trop. Uwaga, moi drodzy, za długo to trwa, bo szykuję dla was niespodziankę pewną. W związku z tym mam teraz pytanie, czy nasze panie zaproszone są przyjęte do grupy? Tak! Gratuluję. Ale to podobno się jeszcze inaczej nie zdarzyło. Zawsze jest ryzyko, więc nie bądźcie takie pewne. Beata Sadowska i Agnieszka Szulim są w grupie, a nasza niespodzianka, poczęstunek dla wszystkich, jest środek programu. Może najpierw gościom, bo ja na końcu, no co?
to ja obowiązkowo biorę lizaka. Proszę bardzo. Ja też chciałam lizaka, ale mniejszego. Tylko takie duże. Nie, to ja cukierka. Dziękuję. Problemy decyzyjne. Ale wszystkiego po jednym, bo trochę tak nie... Proszę się nie targować. Na razie po jednym mamy całą widownię do obdzielenia jeszcze. Ojej, łasuchy. No szybciutko, pierwsza runda. Ciało nie lubi słodyczy. No. Można zjeść? Jadzia. Chcesz ma już jeść? No tak, Jadzia dla lwa weźmie. Jadzia ma ten sam problem. Słuchajcie, zjemy później, dobrze? Mogę dowcić? Nie, teraz nie. Zapraszam hostessę na widownię, a my sobie zrobimy teraz relaksowy przerywnik, jak to zwykle ostatnio w środku programu. Dzieci wysłały nasze służby na wysypisko śmieci. Zobaczcie, czego się tam dowiedziały. Czy po tym, co ludzie wyrzucają, można poznać, czy Polacy zbiednieli, czy wzbogacili się w ostatnich latach? Myślę, że się wzbogacili, bo różne rzeczy wyrzucają. Nowe ubrania, bardzo dużo żywności. Na pewno się wzbogacili ludzie, bo kiedyś wyrzucali śledzie, a teraz łososie wyrzucają. Czy po wstąpieniu do Unii zmienił się asortyment śmieci? Ja tam żadnych śmieci z Unii nie znajduję. Wszystko to jest made in China. Jak by pan nazwał swój zawód? Kaszperacze, grzebacze, no. Po prostu, ogólnie mówiąc, nurkowie. Zawód. Zawód to jest głównie dla mojej rodziny. Czy pańska praca jest niebezpieczna? Na głowę to tu nic nie spadnie. Najwyżej se można nogę na śmieciu skręcić. Trzeba uważać na spychacza, na samochody. Praca to jest w porządku, a niebezpieczny to bywa zapach. Ile dziennie można zarobić na śmieciach? No jak dobrze się szpera, to i ze 3 dychy, z 5 dych zarobi. Te 5 zł czy 10 zł zarobi sobie. Ha, no wiesz co? Nie no, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Nie. Tego nie powiem. Jakie było pana najdziwniejsze znalezisko? Raz za razem 200 złotych, ale to za portfelu. Nie wiem, czy to wrzucić, czy co. No. Raz za razem, to już będzie 2 lata temu, może 3. Różne były znaleziska. No, na dzień dzisiejszy mam joysticka, teraz szukam samolotu. Może trochę sobie polatam. Tak, o, ja tu znalazłem narzeczoną. Znalazłem eleganckie perskie obicie do fotela oraz świeży łososie. Ja znalazłam kuleczkę i perełkę. Ja znalazłam komplet kołpaków do fotela. Ja znalazłem złotówkę oraz komputer i nieotwierane konserwy. Ja znalazłem ekskluzywny kafelek. A ja znalazłem miecz świetlny. Brawo w takim razie. Bardzo ciekawe znaleziska. Kto z was, Ala, była tam? Kto jeszcze był na tych działaniach śmietnikowych? Bliźniaki? Jeszcze z tamtej zmiany dzieci ktoś, tak? To prawda, że zapach jest bardzo przyjemny tam? Nie, nawet nie jest taki straszny, jak się spodziewałem. Dla mnie był okropny. Wszystko śmierdziało z gnilizną. Śmierdziało, coś w rodzaju zgniłego i skwaśniałego kapuśniaku. A już może nie opisuj dalej tego. Bo to jeszcze chyba było ciepło, co? No właśnie. Nasze niedawno przyjęte do grupy panie zostaną z nami? Zostaną. Bardzo dziękuję. My przechodzimy do tematu numer 2. Mamy gościa, który już jest przygotowany, żeby słuchać waszych wypowiedzi. A co do tematu, Jadziu? A, rozumiem, chciałaś sobie przejść kawałeczek. Jak zwykle będziemy teraz podpowiadać. Zagadka, o czym gadka, numer 1. Zagadka, o czym będzie gadka? Dominika dzisiaj upadła, no i rozdarła sobie spodnie z tyłu. To wcale nie było śmieszne. Zagadka, o czym będzie gadka? No, bardzo taka ogólna jest podpowiedź. Maciek? Dowcipy, żarty. Dowcipy, żarty. Mówisz? Śmiech.
Jadziu, co sądzisz? Jaki temat? Myślę, że jakieś wyśmiewanie, coś w tym stylu. Dowcipy, żarty, śmiech, wyśmiewanie. Dobra, druga część podpowiedzi. Zagadka, o czym będzie gadka? Wiktor jak wybił ząb, to się śmiał, bo to nie był jego ząb. A Jarek to się poślizgnął na skórce od banana i wszyscy się z niego śmiali. Zagadka, o czym będzie gadka? Wypadłotki! Plotki, mówi Maciek. Beniamin? Śmiech z czyjegoś nieszczęścia. Sąsiadka. Dobrze. Uwaga, trzecia i ostatnia podpowiedź. Sąsiadka. Zobaczymy. Zagadka, o czym będzie gadka? Domek do przedszkola przyniósł komórkę i się chwalił, a myśmy to się cieszyli, jak mu wpadło do muszli. Tata mówi, że lepsze szudze niż własne. Zagadka, o czym będzie gadka? No więc od razu wam powiem, że w dziesiątkę trafił, wiecie kto? Beniamin. Brawo dla Beniamina. Temat brzmi, nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście. Kto mi wytłumaczy, kto będzie psychologiem, dlaczego często ludzie cieszą się, jak komuś się coś nieprzyjemnego przydarzy? Ponieważ są takie przypadki, że niektórzy ludzie... Może być też w klasie, żyją po prostu w cieniu tamtego drugiego człowieka. Mhm. I ta zazdrość, ta nawiść stopniowo zbiera się gdzieś w mózgu, w jakichś zakamarkach, można by powiedzieć, żeby później, kiedy ta zazdrość się ciągle zbiera, jest jej coraz więcej, żeby później, kiedy tamtemu człowiekowi przy każdej możliwej okazji stanie się coś złego, jakby wybuchnąć, jakby się wyładować, ta nawiść. Ta nawiść. No ale to mówisz o takim już rzeczywiście przypadku specyficznym, ale często człowiek wybucha śmiechem, jak się drugiemu, którego się nawet lubi, coś zdarzy. Na przykład bardzo mnie interesuje, nikt się pewnie nie przyzna. Czy, uwaga, czy byście się śmiali, gdybym ja teraz spadł z fotela? Tak. O, proszę. Ale to nie znaczy, że mnie nie nienawidzicie, no, prawda? Nie, ja bym się nie śmiał, ja bym panu pomógł. Ty jesteś naprawdę, Maciek, aniołem. Czy ktoś mi może wyjaśnić powiedzenie, które przytoczę? Nie śmiej się, dziadku. Kto zna dalszy ciąg? W przypadku dziadek się śmiał i sam tak miał. No i co to znaczy? Na przykład idzie sobie dziadek, stoi sobie tam przy kominku, jakaś staruszka idzie, potyka się o nogę takiego niesławnego pana, który akurat przechodził obok, no i mówi, uważaj! A ten pan się z niej śmiał, że taka malutka jest. Takiego wysokiego pana. Dwa razy taki jak pani Agnieszka. Słuchajcie, jest takie życzenie, taki rodzaj, poczekaj Jadziu, które brzmi dość groźnie i chciałbym, żebyście powiedzieli, co ono oznacza. Jak się komuś mówi... Życzę ci połamania nóg. Jakub, ale ty chcesz dowcip, czy chcesz wyjaśnić to powiedzenie? Nie bijcie się. Ej, chłopaki. No ja chcę wyjaśnić to powiedzenie. No proszę cię bardzo. Bo to jest taki żart. Żeby kogoś wystraszyć. Na przykład jak ktoś idzie do pociągu, no to życzę ci połamania nóg. I chodzi o to, że co? To jest taki żart, to tak? Znaczy, że... A na czym polega to, że to jest żart? Żeby przestraszyć, żeby się bał, żeby nie pojechał. No. Dlaczego ma nie pojechać? No bo tamten nie chce. Na przykład chce, żeby podał mu numer telefonu, żeby zadzwonił i coś tam zamówił. U niego to by było kradzieństwo. No bo by powiedział, poproszę paczkę chipsów albo pizzę. No i tamten by mu pożyczył. No tamten mówi, dzięki, ukradłem ci, pomogłeś mi. Alu? Może zaczekajmy i ktoś inny powie, co to znaczy życzę ci połamania nóg, bo to jest ciekawa teoria oczywiście. Jadzia, bo tak aż sobie rękę podparła, to musi... Słucham cię, mi się raz zdarzyło nieszczęście. Ale ja o coś innego pytałem. No wiem, ale... Ale ty to lubi... najwyżej można wyciąć. Hey.
mamą i tatą. Nie pamiętam już gdzie, ale gdzie szłam. I się potknęłam i zerłam sobie tu całą skórę na kolanie. I potem już w tym budynku mama mi odsłoniła spodnie i tak chusteczką przytrzymywała. Bolało? Śmiali się ze mnie. A płakałaś trochę? Bardzo. Bardzo. A śmiał się ktoś z ciebie, jak się przewróciłaś? No nie, bo to głównie tam przechodnie szli. A, no tak. A kto zapowie przedszkolaki? To chyba Ola. Ja Benjamin, bo ładnie odgadł temat wtedy i w nagrodę będzie zapowiadał. Poczekaj, niech się kamery wyostrzą na ciebie. Odpowiednie światło padnie na ciebie, żebyś wyglądał jak Gary Cooper. Jesteś gotów? Proszę. A teraz przed państwem niesamowici przedszkolaki z naszej paki. Nie śmiej się z dłuższego przypadku. To znaczy, że ktoś upada, dziadek się z tego śmieje. Nie śmiej się, dziadku, z złego wypadku. Rymuje się. Jakiś zły człowiek nie wie, że dziecko albo dorosły może się przewrócić i przetnąć sobie głowę. Tanie sensacje to jest takie coś, że coś taniego jest i musisz zrobić sensację. Źle komuś życzyć to znaczy, że na przykład jak ktoś chce wykosić ogródek, to potem jak go będzie kosił, to się wywróci i pani głową w trawę. Źle komuś